Serdecznie witam waćpanów i waćpanny, przepiękne białogłowy, w dzisiejszym odcinku. Zapraszam, drogie państwo, na średniowiecznych mistrzów ciętej riposty. 14 bezczelnych odpowiedzi na każdą sytuację. Zapraszam na odcinek. W średniowieczu nie brakowało mistrzów ciętej riposty. Potrafili zgasić każdego rozmówcę i zapunktować w każdej sytuacji. A przynajmniej tak im się wydawało. Spisane w połowie XV wieku facecje Poggia Bracoliniego uchodzą za największy i najbardziej udany i znany zbiór dowcipów późnego średniowiecza. Ta książka to jednak znacznie więcej niż tylko kolekcja żartów. Bracciolini zapisywał też interesujące anegdoty, zdarzenia albo właśnie cięte riposty. Trochę dla zabawy, a trochę dla poinstruowania czytelników. Przed Wami 14 autentycznych, średniowiecznych, ciętych ripost na każdą sytuację. Pierwsza anegdotka. Co odpowiedzieć, gdy ktoś śmieje się z tego, jak wyglądać? Chłopak z Florencji szedł ulicą z wielką i najwidoczniej dziwnie wyglądającą siecią do płukania wełny. Z naprzeciwka zawołał do niego jakiś dowcipnik. Na jakie łowy podążasz z tą siecią? Nie brzmi to bardzo złośliwie, ale najwidoczniej Florentyńczyk poczuł się głęboko urażony. Stanę przed wejściem do burdelu, aby złapać w nią twoją mamuśkę. Ale i dowcipnik też się odgryzł. Ejże cwaniaczku, dokładnie przetrzedł ten burdel, a znajdziesz i swoją. Druga anegdotka. A co zrobić, gdy dziewczynie nie spodoba się, że zaczepiasz ją na ulicy? Inny Florentyńczyk, wybujałego wzrostu i sporej tuszy, o twarzy czerniawej, zaczepił na ulicy dziewczynę. Cóż za piękna i urocza panienka, oznajmił. O was w żadnym razie nie da się tego powiedzieć, usłyszał w odpowiedzi. Ale nie stracił rezonu. Święta prawda, odparł. O ile ktoś chciałby skłamać, tak jak ja przed chwilą. A co w takiej sytuacji? Co powiedzieć człowiekowi, którego uważamy za kłamcę? Wedle facecji metoda jest bardzo prosta. Jeśli chcesz zgasić kłamcę, skrytykuj go jeszcze zanim się odezwie. Na dowód Poggio Bracolini przytoczył taką wymianę zdań. Łgarz nie zdążył jeszcze nic powiedzieć, kiedy rozmówca rzekł: kłamiesz. Jakim sposobem? Przecież jeszcze nic nie powiedziałem. Aleś już otwierał usta. A jak ośmieszyć zbyt wrednego klienta? Pewien szlachcic z Picenum zażyczył sobie konia. Postawił tyle warunków dotyczących urody i dzielności rumaka, że żadnym sposobem Ridolfo nie dałby rady znaleźć takiego w swojej stajni. Dlatego, żeby zadośćuczynić życzeniu szlachcica, mężczyzna wybrał spośród swoich koni klacz i ogiera reproduktora, po czym wysłał zwierzęta do Picenum z radą, żeby ów perfekcjonista sam zrobił sobie konia według własnego widzimisię. Tutaj mamy coś dla mistrzyń ciętych ripostów. Jak zgasić faceta, który naśmiewa się z twoich dzieci? Florentyński kupiec Francesco miał wątłe i chude dzieci. Genueński znajomy zaczął złośliwie go dopytywać o przyczynę, bo przecież w Genui wszystkie dzieci były pełne krzepy. Na to Francesco odparł: oczywista sprawa. Ja sam płodzę moje dzieci, wy potrzebujecie pomocy niejednego mężczyzny. Nie każde średniowieczne dziecko mogło być piękne i silne. A co odpowiedzieć byłemu studentowi? Pewien doktor prawa z Bolonii domagał się czegoś natarczywie od swego dawnego studenta, a teraz legata papieskiego.
Rozmówca nie miał cierpliwości do nauczyciela i zwyzywał go od głupców oraz wariatów. Doktor zapytał go więc: kiedy spostrzegłeś, żem głupi? Legat na to, że dopiero co. Niesłusznie, oznajmił doktor, bo głupi okazałem się wtedy, gdy ciebie też zrobiłem doktorem prawa cywilnego, choć w prawie nie byłeś biegły. Sytuacja typowa na ulicy. Jak spławić nachalną żebraczkę? Poggio Bracciolini przytoczył historię starej dziwki, która żebrała o datek. Zmiłujcie się, mówiła, nad tą, która odrzuciła grzech i rozpustę. Kiedy pewien znakomity obywatel złajał ją za żebractwo, odrzekła: a co mam robić? Nikt mnie już nie chce. Czyli wcale nie odrzuciłaś grzechu, tylko straciłaś do niego sposobność, stwierdził rozmówca. Sytuacja dość niespotykana na ulicy, ale być może zawsze się przyda. Co odpowiedzieć obalonemu papieżowi? W 1417 roku do antypapieża Benedykta XIII wysłano legatów z soboru w Konstancji, by poinformowali go o tym, że został pozbawiony godności i uznany za uzurpatora. Poniżony dostojnik kościelny stwierdził złośliwie, że oto zbliżają się do niego dwa kruki. Jeden z tych kruków odparł: to nic dziwnego, bo przecież kruki przylatują do porzuconych trupów. Na jednej ciętej ripoście zresztą nie poprzestał. W toku zażartej dyskusji antypapież, niechętny do zrzeczenia się tronu Piotrowego, stwierdził, że jest prawomocnym zwierzchnikiem kościoła i że to tutaj, w jego siedzibie, jest Arka Noego. Poseł odpowiedział mu na to: w Arce Noego też było mnóstwo bydląt. Co powiedzieć na procesie irytującemu oskarżonemu? Jak tłumaczył Poggio Bracciolini, na początku XV wieku panował we Włoszech specyficzny zwyczaj związany z pierdzeniem. Kiedy ktoś puści wiatry, mówi się mu: na brodę tego, kto nic nikomu nie jest winien, stwierdził w facecjach. Zasadę dobrze znał Uggiolotto Biancardo, rządzący Wicenzą. Postawiono przed nim długobrodego starca, oskarżonego o to, że nie spłacił długów. Podsądny chępliwie i po wiele razy wykrzykiwał, że nic nikomu nie jest winien. Zirytowany Biancardo wreszcie mu powiedział: idź mi stąd i zabierz tę swoją śmierdzącą brodę, bo jej odór aż wierci w nosie. Kiedy osłupiały starzec zapytał, dlaczego jego broda niby tak strasznie cuchnie, Uggiolotto odparł: bo jest pełna wszystkich pierdzeń, które ludzie wydali z siebie prosto w brodę tego, kto nic nie jest winien. A co w sytuacji, kiedy stoicie przed kardynałem? Co odpowiedzieć przemądrzałemu kardynałowi? Pewien złośliwy, zdaniem Braccioliniego, kardynał zetknął się z rezolutnym 10-letnim chłopcem. Dzieciak zrobił na nim świetne wrażenie, tym jak się wysławiał i jak dużą posiadał wiedzę. Duchowny zadał mu parę pytań, a następnie postanowił pouczyć towarzystwo o tym, jakie prawidła rządzą światem. Ludziom o podobnych zdolnościach i w taki sposób kształconym w dzieciństwie z biegiem lat ubywa rozumu, a na starość całkiem już głupieją, stwierdził. Chłopiec na to z miejsca zripostował: zatem w młodych latach musiałeś być, panie, niezwykle uczony i mądry jak nikt inny. Ta sytuacja bardzo się przyda, ponieważ jak zgasić gościa, który opowiada nudne historyjki z wakacji? Carlo Gerio, florencki kupiec i bankier, jeden z tych, którzy trzymają się blisko kurii rzymskiej, pojechał na pewien czas do Awinionu. Kiedy powrócił już do Rzymu i zapytany podczas kolacji z przyjaciółmi o obyczaje Florentyńczyków przebywających w Awinionie, odpowiedział, że wszyscy są radośni i niezwykle żwawi. Gdyby mieszkali tam przez cały rok, niewątpliwie zmieniliby się w wariatów.
Wówczas jeden ze współbiesiadników zapytał Karla, ile czasu on spędził w Awinionie. Karlo odpowiedział, że tylko 6 miesięcy. Na to jego rozmówca: Karlo, jesteś człowiekiem o niezwykłych zdolnościach. W ciągu 6 miesięcy osiągnąłeś to, na co inni potrzebują całego roku. A jak dopiec facetowi, który lubi błyskotki, spytacie? Właśnie w ten sposób. Pewien typowy żołnierz samochwał chodził obwieszony mnóstwem drogocennych łańcuchów. Człowiek, który go spotkał, tak to skomentował: inni głupcy pozwalają się spętać jednym łańcuchem. Ten jest zaś tak durny, że nie wystarcza mu jeden. Teraz mam coś dla studentów prawa, czyli przyszłych prawników. Jak zareagować, jeśli zarzucą ci, że jesteś beznadziejnym adwokatem? Pewien prawnik tak źle radził sobie w pracy, że przyprawiono mu przydomek Messer Perde il Piatto, czyli pan przegrywający procesy. Mężczyzna był świadom swych niedomagań, ale najwidoczniej nie brakowało mu humoru. Zapytany, czemu zawsze przegrywa, odparł: to dlatego, że o moją pomoc starają się wyłącznie łajdacy pragnący niesprawiedliwości. Nie mam więc wyjścia. Broniąc niesłusznych spraw, muszę zawsze przegrywać. Na koniec, co powiedzieć gościowi, który nie ma do ciebie za grosz szacunku? Poseł wygłosił długą tyradę, krytykując wszelkie władze i z rozpędu, nie okazując szacunku nawet swojemu gospodarzowi, Ridolfowi, pan na kamerinie. Władca poczekał do końca i wreszcie zapytał, kim dyplomata jest z zawodu. Mężczyzna odpowiedział, że doktorem prawa cywilnego. Ridolfo drążył temat. Chciał wiedzieć, ile lat mężczyzna poświęcił swym studiom prawniczym. Okazało się, że całe 10. Na to wreszcie władca stwierdził: przydałoby się, żebyś chociaż przez rok poćwiczył się też we wstrzemięźliwości. Dziękuję serdecznie całemu Państwu, którzy oglądają ten odcinek, za obejrzenie go do końca. Mam nadzieję, że ta kolekcja mistrzowskich ciętych ripost przyda się Państwu na co dzień. Dziękuję serdecznie, żegna Was Fiazek. Do zobaczenia.